Cześć, dzień dobry, wszystkiego dobrego w nowym roku, a że nowy rok to i noworoczne postanowienia. Postanowiliśmy się dzielić z Wami naszymi przemyśleniami i refleksjami na temat tego, co dzieje się w życiu publicznym, ale też na temat tego, jaki jest nasz do tego stosunek oraz co w ogóle się u nas dzieje. A zatem zapraszamy, tym razem cofamy się do tygodnia przedświątecznego, wtedy działo się najwięcej. Czyli co się działo? Przede wszystkim powołano Komisję do Spraw Wyborów Kopertowych. Dla nas super interesującą, ponieważ to my właśnie posiadamy dane na temat tego, którzy wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast przekazali dane ze spisów wyborców w 2020 roku bez podstawy prawnej. Przy okazji okazało się, że do tej komisji został powołany jeden z wójtów, który takie dane przekazał. Co więcej, był to wójt, z którego wydobycie tej informacji kosztowało nas bardzo dużo pracy i robiono wszystko, żebyśmy się tego nie dowiedzieli. Teraz posłowie mają oświadczać na temat konfliktu interesów. Bardzo jesteśmy ciekawi, co ten wójt zamierza oświadczyć i co się w związku z tym wydarzy. Poza tym nasz prezes Szymon Osowski został powołany na świadka do tej komisji. To super, wiadomo, po to zbieraliśmy te dane, ale również jest to przerażające, ponieważ wiemy, jacy są politycy, o co walczą i jak potrafią zamącić obraz. Poza tym, co jeszcze się działo? Działy się wybory na najważniejsze stanowiska w państwie. Najlepiej wypadły wybory na prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdzie mogliśmy wysłuchać kandydatów. Odpowiednio wcześniej zostało to zorganizowane, można im było zadać pytania, można było zobaczyć, co sobą reprezentują. Gorzej, ale było to wydarzenie znacznie wcześniejsze, które właśnie pokazało, jak należy działać inaczej, było z wyborami na Rzeczniczkę Praw Dziecka. Wprawdzie wybrana została wspaniała kandydatka, ale tych kandydatów doskonałych było kilkoro. I tym, co lekko skonsternowało społeczeństwo obywatelskie, było to, że nie bardzo było wiadomo, dlaczego akurat ta, a nie inna osoba została zaproponowana. Szybko to jednak naprawiono właśnie w przypadku wyborów na prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, notabene jeszcze nie wybranego. Byliśmy też na czymś w rodzaju wysłuchania kandydatów na członków Państwowej Komisji Wyborczej. To się odbywało podczas Komisji Sejmowej. Myśmy dosyć późno zaczęli apelować o wysłuchanie, w związku z tym wysłuchania nie udało się zrobić. Mogliśmy zadać pytania, kandydaci mogli na nie odpowiedzieć, ale nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że posłowie obecnej większości rządzącej szurali krzesłami, wychodzili, komentowali i ogólnie postulowali, żeby szybciej głosować. Tymczasem nasze pytania pokazały, nasze i innych organizacji oczywiście, pokazały, co sobą ci kandydaci reprezentują. I były to dosyć duże różnice, można powiedzieć. Drugą rzeczą, którą zaobserwowaliśmy, było to, że dla posłów zadanie pytania to jest zadanie pytania do konkretnej osoby, które tę osobę punktuje. Natomiast dla nas zadanie pytania to jest zadanie pytania po to, żeby czegoś się dowiedzieć o tych kandydatach. Jest jeszcze dużo do nauczania się, wzajemnie, ale nie jest źle. Następna rzecz, która była ciekawa przed świętami, to było spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji. Mógł się na nie zgłosić każda, mogła się zgłosić każda osoba zainteresowana i można było zabrać głos. Zabierano głos alfabetycznie, zgodnie z nazwiskami. Dzięki temu udało nam się zabrać głos, bo ja się nazywam Katarzyna Batko-Tołódź, mam nazwisko na B i przez półtorej minuty mogłam powiedzieć, co jest dla nas ważne. Co powiedziałam? Powiedziałam, że dla nas najważniejsze jest to, że mnóstwo informacji przebywa w różnych systemach informatycznych, które są w urzędach i że trzeba popracować nad tym, jak te informacje uwalniać i pokazywać obywatelom, z zachowaniem prawa oczywiście, oraz, że to może być problem dla mniejszych jednostek, zwłaszcza samorządów, o których wiemy, że największym problemem są kadry i że trzeba znaleźć jakiś sposób na to, żeby te kadry wesprzeć, oraz, że powinniśmy przystąpić jako kraj do partnerstwa otwartego rządu, co zresztą podobno jest jakoś tam dyskutowane w kuluarach. Zobaczymy, czekamy na to. No i oczywiście jednym z ważnych wydarzeń przedświątecznych jest kwestia telewizji publicznej, którą być może byśmy się nie interesowali, gdybyśmy ciągle nie słyszeli na temat tego, że telewizja publiczna zapewnia dostęp do informacji. Trzeba przyznać, że mieliśmy trochę inną perspektywę, ale postanowiliśmy zacząć się sprawą interesować, zwłaszcza reformami, które w tej chwili mają być dyskutowane,
uczestniczyliśmy w spotkaniach społecznych na temat różnych projektów. Tych projektów jest kilka i będziemy się starali pokazać Wam, o co w ogóle może chodzić w reformach mediów publicznych i jakie są dylematy, jakie są ważne sprawy do rozstrzygnięcia, jak to wygląda na tle innych krajów. Poza tym działo się dużo u nas oczywiście. Jedną z ważniejszych rzeczy było wydanie raportu o stanie jawności, który na pewno będzie dla nas głównym punktem odniesienia w tym naszym działaniu rzeczniczym na temat zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz zapraszamy Was na szkolenie, wciąż jeszcze jest aktywna rekrutacja, do projektu Solidarni Przeciw SLAP. Znajdziecie informacje na naszym Facebooku i na naszej stronie oczywiście. To będzie pewnie wszystko. Zobaczymy, jak pójdą nasze następne spotkania. Chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że to na pewno będzie bardzo ważny rok dla nas wszystkich. Zadbajmy wspólnie o naszą ojczyznę. Zapraszamy Was do wspierania nas darowiznami i oczywiście 1%, ale 1% to nie to samo, co darowizna, która wpływa, daje nam poczucie, że jesteśmy dla Was ważni i że to, co robimy, jest ważne. Nie musi to być wielka darowizna. Niektóre osoby wpłacają nam stosunkowo drobną kwotę, ale my dzięki temu wiemy, że to powinno być robione tak, jak to robimy. Dlatego bardzo Was zapraszam. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia za tydzień. Może będę ja, a może ktoś inny.